Legenda głosi, że Ignacy był tym szczęśliwym dzieckiem, które kiedyś Chrystus postawił przed uczniami swoimi i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Nie wiemy nic o latach dziecięcych i młodzieńczych Ignacego. Spotykamy go dopiero jako trzeciego z kolei biskupa Antiochii po świętym Piotrze Apostole i świętym Ewodiuszu. W czasie prześladowania za cesarza Trajana Ignacy został uwięziony i skazany na śmierć. Wysłano go pod eskortą żołnierzy do Rzymu, aby tam rzucić na pożarcie dzikim zwierzętom w czasie organizowanych właśnie igrzysk. W czasie tej podróży Ignacy zatrzymał się w Smyrnie, gdzie czekał na okręt. Korzystając z chwilowej przerwy, napisał 4 listy do gmin chrześcijańskich w Efezie, Magnezji, w Trallach i w Rzymie. Wyszedł mu naprzeciw święty Polikarp z liczną delegacją, by uczcić w ten sposób bohatera. Polikarp dostarczył Ignacemu materiału do pisania i zobowiązał się odesłać jego listy do adresatów. Ignacy ukazał w tych listach Chrystusa jako prawdziwego Boga i człowieka, łączącego w sobie naturę boską i ludzką. Określił Kościół jako katolicki na oznaczenie całego ludu Bożego złączonego z Chrystusem w jeden organizm. Hierarchię Kościoła stanowią biskupi, prezbiterzy i diakoni. Biskupi reprezentują autorytet Boga Ojca. Prezbiterzy stanowią grono apostolskie. A diakoni pełnią zadanie Chrystusa sługi. Według świętego Ignacego ten, kto ma wiarę, nadzieję i miłość, jest zjednoczony z Chrystusem Panem. Wiele szacunku okazał też biskup Antiochii Kościołowi, który jest w stolicy Cesarstwa Rzymskiego. W swoich listach Ignacy wyraził żarliwość wiary oraz głęboki pokój serca wobec czekającego go męczeństwa. Listy te są ważnym dokumentem wiary pierwotnego Kościoła. W godzinie czytań we wspomnienie świętego Ignacego czytamy jego znamienne słowa napisane do Rzymian, których prosił, aby nie starali się o uwolnienie go od męczeńskiej śmierci, której bardzo pragnął. Pozwólcie mi stać się pożywieniem dla dzikich zwierząt, dzięki którym dojdę do Boga. Jestem Bożą pszenicą. Zostanę starty zębami dzikich zwierząt, aby się stać czystym chlebem Chrystusa. Proście za mną Chrystusa, abym za sprawą owych zwierząt stał się żertwą ofiarną dla Boga. W Troadzie Ignacy musiał ponownie przesiąść się na inny okręt. Skorzystał z okazji, by napisać listy do Filadelfii, Smyrny i do świętego Polikarpa. Z Troady dotarł do Neapolu, miasta w Macedonii. Dzisiaj nosi ono nazwę Kawalla, a następnie musiał podążać pieszo pod eskortą do Filippi, do Salonik i Dyrrachium. Tam dopiero wszyscy wsiedli na statek i dopłynęli do portu włoskiego Brindisi. Stąd znowu pieszo szli drogą lądową aż do Rzymu. Dla 80-letniego starca cała ta podróż była prawdziwą katorgą. Święty Ignacy Teoforos, to znaczy niosący Boga, jak przedstawia się w pismach, zginął śmiercią męczeńską na arenie w Rzymie, prawdopodobnie w Koloseum. Dzieje jego bohaterskiej śmierci opisali m.in. święty Ireneusz, Orygenes, Eusebiusz z Cezarei, święty Polikarp, święty Jan Chryzostom i święty Hieronim. Przyjmuje się, że jego śmierć miała miejsce około roku 107. Chrześcijanie zebrali ze czcią pozostałe na arenie kości męczennika, a potem przewieźli je do Antiochii. Wiemy o tym z mowy świętego Jana Chryzostoma, poświęconej Ignacemu. Cesarz Teodozjusz II nakazał umieścić relikwie świętego Ignacego w świątyni Fortuny, zamienionej na chrześcijańską. Trzecie przeniesienie relikwii odbyło się w roku 540, kiedy Chosroes, król perski, najechał na Palestynę i Syrię. Wreszcie relikwie powróciły do Rzymu, kiedy w VII wieku Saraceni zajęli Syrię. Imię świętego Ignacego wymieniane jest w kanonie rzymskim. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty chcesz, aby świadectwo świętych męczenników było ozdobą całego Kościoła.
Spraw, aby sławne męczeństwo świętego Ignacego z Antiochii, przez które zasłużył na wieczną chwałę, było dla nas źródłem męstwa w wierze, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.